Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi i z Duchem Twoim. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Alleluja. Siostry i bracia, witam was bardzo radośnie i serdecznie w dzisiejszy niedzielny poranek, a właściwie już przedpołudnie w kaplicy Najświętszego Sakramentu na wspólnej Eucharystii. To już piąta niedziela wielkanocna. To już prawie miesiąc dzieli nas od uroczystego Alleluja, które po raz pierwszy wyśpiewaliśmy uroczystą Wigilię Paschalną, Wielką Sobotę, prawie przed miesiącem. Siostry i bracia, żyjąc, przepełnieni nadzieją, że to właśnie Pan jest naszym pasterzem, że żyjemy w Panu i dla Pana, zechciejmy teraz z otwartymi sercami przygotować swoje serce, swoją duszę na spotkanie z Chrystusem w Komunii Świętej. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, wyznając Mu wszystkie swoje nieprawości, wszystkie grzechy, wszystko to, co stało się przyczyną podziału między nami a Panem Bogiem. Wyznajmy grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Jeżeli wyznaliście grzechy przed Panem, jeżeli zaniedbujecie, przyrzekając Bogu poprawę, ja odpuszczam wam grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca, amen. Módlmy się.
Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy Szaweł przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego i z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nim w Jerozolimie. Przemawiał też i rozprawiał z helenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii, rozwijał się i żył bogobojnie i napełniał się pociechą Ducha Świętego. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu. Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu. Wypełnię me śluby wobec bojących się Boga. Ubodzy będą jedli, zostaną nasyceni. Będę chwalić Pana, będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają. Serca wasze niech żyją na wieki. Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu. Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi. Oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie. Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi. Przed Nim zegną wszyscy kolana, którzy staną się prochem. Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu, a moja dusza będzie żyła na wieki. Potomstwo moje Jemu będzie służyć. Przyszłym pokoleniom o Panu opowie, a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi. Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznajemy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim nasze serce. Bo jeśli nasze serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga. I o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie Jego zaś jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jezusa Chrystusa, Jego Syna, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim. A to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Trwajcie we mnie, a ja was trwa.
chlebem. Kto trwa we mnie, przynosi owoc obfity. Alleluja, 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 Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, pozostanie wyrzucony jak latorośl winna i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie o cokolwiek zechcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Siostry i bracia, dzisiejsza niedziela, właściwie tych 8 wierszy z rozdziału 15 Ewangelii według świętego Jana stanowi kod albo klucz do naszego życia. Tak często bywa w naszym życiu. Męczymy się, biegamy za różnymi sprawami. Pracujemy po kilkanaście godzin na dobę. Od zajęcia do zajęcia, od pracy do pracy. Od problemu do problemu. I u kresu tych wszystkich naszych zabiegów przychodzi taka refleksja: Boże drogi, przecież ja już więcej nie mogę, nie dam rady. Ja już nie pojmuję tego. Nic mi się w moim życiu nie układa. Pracuję coraz więcej. Czasu nie mam dla siebie, dla swoich najbliższych, dla rodziny. Brakuje środków na spełnienie tego, o czym marzę i myślę. Brakuje czasami sił na to, by poukładać wszystkie swoje sprawy. O co chodzi? Dlaczego tak jest? Kiedy w twoim sercu, siostro i bracie, takie myśli się pojawiają, to zapamiętaj tę dzisiejszą perykopę ewangelijną. Jeszcze raz powtórzę. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 15, wiersz od 1 do 8. Weź, otwórz Pismo Święte, uklęknij w zaciszu swojego domu i z wielką uwagą i skupieniem przeczytaj te słowa, w których kryje się prawdziwy klucz do naszego życia. Siostry i bracia, 90% z nas twierdzi, że jest chrześcijaninem. 90% z nas twierdzi, że jest katolikiem. Tylko że przyzwyczailiśmy się do statystycznego pojmowania przynależności do Chrystusa. Do statystycznego pojmowania tej więzi z krzewem winnym, którym jest Jezus Chrystus. A tak się nie da. Nie da się udawać religii. Nie da się udawać pobożności. Nie da się udawać tego, że Jezus Chrystus jest dla mnie Zbawicielem.
panem, przyjacielem, bratem. Bo jeżeli to udajesz, jeżeli o tym nie myślisz w sposób autentyczny i dogłębny, to potem są właśnie takie myśli, ale nie tylko myśli, takie dążenia, takie próby osiągania czegokolwiek dobrego w swoim życiu wbrew Bożemu błogosławieństwu. Dlatego Pan Jezus mówi dzisiaj, że to On jest tym, który jest krzewem winnym, który jest uprawiany przez samego Ojca Niebieskiego. Czy rozumiemy to? Czy rozumiemy to, co mówi w dzisiejszej Ewangelii do nas Jezus Chrystus? Każdą latorośl, która we mnie nie przynosi owocu, Ojciec odcina. To jest wielką przestrogą. Siostry i bracia, nie możemy żyć w przestrzeni życia religijnego, będąc osobami ochrzczonymi, będąc osobami, które przyjmują sakramenty święte, jednocześnie odłączając się od krzewu winnego, którym jest Jezus Chrystus. Każdą latorośl, która jest dziką latoroślą, odciętą od Chrystusa Jezusa, Ojciec Niebieski odcina, odcina od Kościoła. Bo tym krzewem winnym jest Jezus, a Jego przedłużeniem tutaj na ziemi jest wspólnota, którą pozostawił na wieki, aż do skończenia świata. Jego święte, mistyczne ciało, czyli Kościół Święty. Natomiast każdą latorośl, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła jeszcze większe i obfitsze plony. Piękne przyrzeczenie ze strony samego Boga, z ust Jezusa Chrystusa. Jeżeli będziesz szedł moją wyznaczoną przeze mnie ścieżką życia, która będzie również twoją ścieżką życia, ja będę tobie błogosławił. I tu jest klucz do naszego wszelakiego powodzenia. Bez Bożego błogosławieństwa nie udaje nam się większość spraw w naszym życiu. Bez Bożego błogosławieństwa może udać nam się cała sfera grzechu. Natomiast jeżeli chcemy osiągać również te sukcesy życiowe w sferze rodzinnej, w sferze zawodowej, zadbaj, siostro i bracie, by za tym wszystkim stała twoja autentyczna religijność. Nie wstydź się tego. Nie tak dawno rozmawiałem z bardzo prominentną osobą na co dzień, zarządzającą dużym przedsięwzięciem w Polsce. To było w okresie Świąt Wielkiej Nocy, kiedy składaliśmy sobie życzenia. Pani ta powiedziała, że na końcu poprosiła, bym modlił się w jej intencji, bo wszystko się w życiu uda, o ile będzie Boże błogosławieństwo. Jeżeli to zrozumiemy, siostry i bracia, naprawdę nasze życie się odmieni. Skończą się problemy, skończy się brak zrozumienia tych problemów, bo wiele z tych problemów, które przeżywamy w naszym życiu, można z Bożą pomocą rozwiązać w sposób stosunkowo łatwy. O ile zechcemy zrozumieć, po co Pan Bóg zsyła na nas doświadczenia, po co nas dotyka pewnymi doświadczeniami. Siostry i bracia, krzew winny tworzą wnętrza, które wyrastają z pnia. Tym pniem jest Jezus Chrystus, a tymi latoroślami jesteśmy my. Jesteśmy w okresie wiosennym, w okresie wzrostu przyrody, która nas otacza. I warto obserwować ten rozrost krzewu oraz to coroczne odradzanie się. Winorośl najczęściej bywa utożsamiana z bogactwem, dostatkiem, szczęściem. I szczególną rolę krzew winny zyskał w Nowym Testamencie. Pan Jezus bardzo lubił posługiwać się tym porównaniem do krzewu winnego. Pan mówi, ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Nie mówi tego tylko do tych zebranych wtedy, przed 2000 lat, ale mówi dzisiaj, 29 kwietnia 2018 roku, do każdego z nas, do mnie i do ciebie.
Ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przyniesie owoc obfity, ponieważ beze mnie nic uczynić nie możecie. Weźmy sobie bardzo mocno do serca tę dzisiejszą naukę płynącą z tej perykopy ewangelijnej. I tak jak powiedziałem wcześniej, kiedy serce twoje będzie krwawiło z różnych powodów, uklęknij przed Panem, otwórz Ewangelię, otwórz Ewangelię według świętego Jana w rozdziale 15 i modlitewnie przeczytaj tych pierwszych 8 wierszy. A na dzisiaj zapamiętajmy, że mamy stawać się żywą latoroślą, pozwalając samemu Bogu oczyszczać nas z tego, co powoduje to, że duchowo obumieramy, bowiem często duchowo obumieramy. Wzorem tej świętej komunii z Panem Bogiem, wzorem pełnej jedności z Panem Bogiem, jest dla całego Kościoła ona, Matka Najświętsza, z którą za kilkadziesiąt godzin łąki umajone wyśpiewują hymn uwielbienia na cześć Stwórcy. Dlatego też patrzmy na Maryję. Wpatrujmy się w to, co czyniła i co czyni dla każdego z nas. Módlmy się za jej pośrednictwem o wszystko to, czego w życiu potrzebujemy. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony. Współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Jesteśmy wszczepieni w Chrystusa i od Niego mając życie wieczne, zapewnienie naszego życia wiecznego, zechciejmy teraz zanieść jako wspólnota do Boga Ojca nasze wspólne prośby, aby wszyscy wierzący w Syna Bożego stanowili w Nim jedno, jak krzew winny i latorośle. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, aby społeczność Kościoła wydawała obfite owoce dobra i wzajemnej, autentycznej miłości bliźniego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, aby ludzie poddani różnorakim cierpieniom w swoim życiu dostrzegali w nich oczyszczającą rękę Pana. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, aby dana nam była łaska wytrwania do końca naszych dni w prawdziwej wierze w Boga. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, aby wszyscy zmarli, w szczególności zmarła Stanisława, nasi bliscy zmarli, otrzymali życie wieczne w zmartwychwstałym udziale w zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie,
abyśmy i my, uczestniczący w dzisiejszej liturgii eucharystycznej, zaznali prawdziwej radości należenia do Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze, pokornie Cię prosimy. Daj nam zrozumienie naszego połączenia z Tobą, z Twoim Synem. I zechciej wysłuchać modlitw, które każdy z nas przyniósł dzisiaj do tej kaplicy, które zanosimy do Ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo to dzięki Twojej wolności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi, pracą i naszą. Tobie go dzisiaj przynosimy, a on stał się dla nas Twoją dziecię. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na dzięki. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk naszych na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, Ty przez cudowną wymianę darów, dokonującą się w tej ofierze, czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Sprawa, byśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe, zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym świętym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę.
Gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko, oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na samej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z Kościołem Świętym. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie, błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, sprawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i niebowstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Ojcem Pio, świętym Ojcem Szarbelem, św.
świętym Janem Dianejem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i w miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę papieża Franciszka, wszystkich biskupów świata, mnie Twojego niegodnego i pokornego sługę, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo, ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie pozwól, byśmy byli kuszeni, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz czasy, w których żyjemy, pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego nieszczęścia, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego świętego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami i z Duchem Twoim. Przekażmy sobie Chrystusowy znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto nasz Pan, Jezus Chrystus. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni jesteście, których zaprosił na swoją ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony dusza moja. Ciało i krew Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne. Thank you.
chcę, żeby poznać Dziwego, Boga miłość się. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Przedstawmy Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za pośrednictwem naszej Matki nasze sprawy. Wszystkie nasze sprawy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie pozwól, byśmy byli kuszeni, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Michale, Archaniele, broń nas w walce, przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną, niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Drodzy bracia, kończy nam się piękny miesiąc kwiecień, ale stoimy na progu jeszcze piękniejszego miesiąca maja. Miesiąca, który w sposób szczególny pragniemy, jak bukiet kwiatów,
ofiarować Matce, Matce Najświętszej. Będziemy każdego dnia spotykali się tutaj również w kaplicy Najświętszego Sakramentu na Eucharystię, która będzie połączona z litanią loretańską, wystawieniem Najświętszego Sakramentu, modlitwą do Matki Najświętszej, a właściwie modlitwą za pośrednictwem Matki Najświętszej. Ale też w tym miesiącu maju będę się starał, by, jeżeli Pan Bóg pozwoli, możliwości, byśmy pokazali powrót do tej tradycji modlitwy przy figurach, przy krzyżach przydrożnych. Więc jeżeli będą takie możliwości, szanse i okazje, to postaramy się transmitować nabożeństwo maryjne gdzieś, które będziemy odprawiali przy krzyżu, przy figurce przydrożnej, by przypomnieć nam wszystkim, że one tam stoją, że są. I nie stoją tylko po to, by stały, by były takim reliktem przeszłości, ale są jako wyraz Bożego błogosławieństwa wśród nas. Byśmy umieli też czasami przystanąć, mijając figurę, mijając krzyż, przystanąć i pomodlić się pod tą kapliczką, która została przez naszych poprzedników postawiona na cześć i chwałę Panu Bogu. Dlatego też, tak jak mówię, w miarę możliwości będziemy starali się również tę pobożnościową inicjatywę w tym roku podjąć. Życzę Wam dobrej niedzieli. Ten tydzień jest tygodniem, ktoś mówi, długi weekend, to jest długi tydzień wolnego, w którym wielu z nas będzie odpoczywało już, odpoczywa od wczoraj. Życzę Wam dobrego odpoczynku, ale proszę również, byście w tym odpoczynku znaleźli chwilę, by spotkać się z Panem Bogiem. By może właśnie gdzieś tam na tych szlakach swojego wypoczynku majowego, kiedy będziecie mijali figurę Matki Bożej, będziecie mijali kapliczkę, będziecie mijali krzyż, byście znaleźli siłę i chwilę, by przystanąć i pomodlić się w swoich intencjach, intencjach swoich najbliższych, byście starali się zrozumieć, że tylko w jedności z krzewem winnym, z Chrystusem, stanowimy siłę i całość. Zaczynamy więdnąć, zaczyna nam brakować sił, motywów do dalszego działania, ale tylko wtedy, kiedy próbujemy działać na własną rękę, w rozłączności z Jezusem Chrystusem. Ilekroć każde nasze działanie rozpoczyna się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, tylekroć jest ono wyrazem Bożego błogosławieństwa. I o to Was proszę i tego Wam życzę, byście czyniąc cokolwiek w swoim życiu, czynili zawsze w imię Boże. A teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki, wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.